Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj tutaj chcemy kolegów zaprosić i zachęcić do takiej inicjatywy, którą w przyszłym tygodniu będziemy tutaj wspólnie z Sebastianem Wardęgą i z księdzem Jerzym Kostorzem podejmować, a mianowicie będziemy pytania mu zadawać odnośnie jak przygotować gołębie młode. Mamy teraz akurat idealny okres, żeby się tymi sprawami właśnie zająć, dużo dowiedzieć, a ktoś taki jak ksiądz Jerzy Kostosz to jest na pewno osoba, która w tematyce gołębi młodych, ich przygotowania, o lotowaniu będziemy też później rozmawiać. Na razie jednak będziemy zdecydowanie... Ja może oddam teraz głos koledze Sebastianowi, powiemy jak chcemy to też zrobić. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Tak jak tutaj kolega Krzysztof wspomniał, mamy bardzo dużo zapytań, coraz większą może renomę też, coraz większa renoma to jest lotowanie gołębiami młodymi na wysokim poziomie. Kiedyś jednak w Polsce takie było podejście tych starszych hodowców, że na stare gołębie to był prestiż, a na młode no to niech sobie każdy leci jak tam chce. A w tej chwili ludzie zaczęli się bawić, czy też na wspólnych gołębnikach, czy lotować tak wytrzynowo, można powiedzieć, na gołębie młode. Jest to bardzo fajna zabawa, bo też mamy krótszy okres, powiedzmy, gdzie te gołębie musimy przygotować, a równie fajnie możemy się tutaj porywalizować I sprawdzić jako hodowcy. Sprawdzić jako hodowcy, tak jest, dużo gołębi też ludzie, hodowcy sprowadzają. Już na pierwszym etapie można sprawdzić, czy warto je trzymać w gołębniku. Stąd też właśnie ta wspólna inicjatywa, żeby z księdzem Jerzym Kostorzem tutaj wspólnie przeprowadzić taki no, dość mocny wywiad, można powiedzieć. On będzie w formie troszeczkę wykładu, bo chcieliśmy takie coś wcześniej zrobić w lokalu jakimś, wynająć salę po prostu. Zgadza się. No, ale niestety... Ale mieliśmy inne, ale trzeba się dostosować do sytuacji. My po prostu nagramy to, o czym będziemy z nim rozmawiać i wtedy kolegom to po prostu zaprezentujemy. Ale co jeszcze w sumie o pytaniach właśnie. Tak, dokładnie. Chcieliśmy tutaj zaprosić wszystkich kolegów, którzy są zainteresowani taką tematyką i chcą się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, do przesyłania pytań tutaj czy przez stronę kolegi Krzysztofa. naszegolebie.pl, tam jest adres mailowy, można zadawać pytania. Albo u nas przez maila, prosimy mailowo, żeby tutaj jakiegoś sztucznego tłoku nie tworzyć. Każdy niech tam zastanowi się, jaką tematykę by chciał poruszyć, jakie pytania zadać. A my będziemy. Co go interesuje? Tak, a my będziemy te pytania zadawać księdzu Jerzemu. I liczymy, że szczerze odpowie, bo ksiądz to nie wypada, nawet żeby kłamał chyba, nie? Myślę, że tam jakoś spróbujemy go przycisnąć. Żeby dużo się dowiedzieć, a wiemy, ksiądz Jerzy Kostosz akurat w tematyce gołębi młodych jest naprawdę, ma renomę, wielokrotnie jego gołębie zdobywały mistrzostwa. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale my jako sklep wielokrotnie spotykamy się z pytaniami, które dla hodowców, którzy hodują ileś powiedzmy lat gołębie, wydają się banalne, proste. A tutaj koledzy bardzo mają doświadczenie, no jednak chcą tego potwierdzenia, czy on naprawdę dobrze robi, bo ktoś mu tam coś powiedział, powiedzmy nie do końca jest pewien. Także tutaj koledzy nawet z takim mniejszym doświadczeniem, jeśli chcecie czegoś się dowiedzieć, zapraszamy na adres mailowy kierować pytania. My te wszystkie pytania zbierzemy w jedną całość i postaramy się, żeby tutaj tą tematykę tych gołębi młodych, przygotowania gołębi młodych do lotu właśnie z księdzem Jerzym w jak najszerszym stopniu zgłębić. My jeszcze na stronie internetowej u nas tam w tych newsach zamieścimy te pytania, które nam po prostu już spłyną, także przed samym już, bo w przyszłym tygodniu planujemy to w środku tygodnia zrobić, ten taki wywiad, ten taki wykład przeprowadzić, ksiądz nam, że tak powiem, zrobi, także będzie można się z tą listą zapoznać. Jak będzie komuś czegoś brakowało, to też jak się nazywa, będzie mógł sobie tą listę uzupełnić. Zawsze koledzy, zachęcamy do kontaktu. Zachęcamy jak najbardziej. Koledzy, nie ma żadnego wstydu. Każdy niech zadaje pytania, jakie tylko chce. Także tutaj czasami to są drobne rzeczy, gdzieś drobne błędy koledzy popełniają przy lotowaniu, co później rzutuje na to, że gubią te gołębie, czy też one gdzieś się tam tracą, czy nie mają wyników i to takie jest frustrujące dla tych młodych ludzi. Ale to mówię, tutaj każdy ma jakieś swoje przemyślenia, może sobie zweryfikować. Będziemy też jeszcze chcieli później w przyszłości, bo teraz będziemy się zastanawiać nad tym, jak przygotować te gołębie młode, a później jeszcze o lotowaniu gołębiami młodymi, ale też będziemy się starali w przyszłości tak w takiej formie, to jest chyba w tych warunkach jest jedyna taka, powiedzmy, dostępna. W jakiś sposób będziemy się starali takich mistrzów też pytać innych, czy to jak się na Tomka Rumińskiego, który na przykład wielokrotnie potwierdzał, już chyba 6 razy już miał gołębia w reprezentacji, mamy też jeszcze innych hodowców, którzy się z nami podzielą, chociażby Daniel Zygmunt,
z tatą, z Eugeniuszem, też oni mają duże sukcesy. No wielu, wielu, Marcin Kobiela, no są to naprawdę hodowcy utytułowani i będziemy się starali też siąść tak spokojnie i apelujemy. Pytania już można wcześniej przysyłać, oczy o zioła, on to... Tak. Głębiami wieloletnie. Tak. Też wiele sukcesów. Także zachęcamy do kontaktu i na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy. Dobry lot. Dobry lot.